Cześć kochani, witam was ponownie w następnej odsłonie Moszna TV. Jak pamiętacie, w pierwszym epizodzie, wybaczcie, że tak wyglądam, dopiero co wróciłam z pracy, wyskoczyłam z kąpieli, jak to się mówi, nie gorącej, bo zimna woda jest zdrowa, tym bardziej przy gorących temperaturach, jeśli wiecie, o czym mówię. Tak jak już mówiłam w pierwszym epizodzie, bardzo ważne jest to, żeby zapewniać pracownikom odzież ochronną. A dlaczego? Ponieważ pracownik, który nie ma odpowiedniej odzieży ochronnej, jest narażony na uszczerbek zdrowia. A co znaczy, kiedy pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu ze względu na niezapewnione, niezbędne i podstawowe środki pracy, takie jak właśnie odzież ochronna? Taki pracownik staje się mniej produktywny, mniej efektywny, ponieważ doznał uszczerbku na zdrowiu. Coś go boli, coś go szczyka, jak to się mówi. Ja dzisiaj wróciłam z pracy, spójrzcie, nie wiem czy widać. Nie dostaliśmy w pracy, nikt z nas nie dostał, nie tylko ja, nikt z nas nie dostał odzieży ochronnej. To są prawdziwe rany, do krwi. Ponieważ pracujemy z kartonami, które są bardzo ostre, ponieważ tak pracują, jak ja to nazywam, projektanci produktowi. Projektanci produktowi w ten sposób pracują, że tak oto dbają o pracowników, którzy czynnie, aktywnie biorą udział w procesie produkcji, w procesie także logistycznym, spedycyjnym i każdym innym, który, moi drodzy, towarzyszy firmom w realizacji ich zadań, a także zaspokajaniu waszych potrzeb. Więc jeśli ogląda ten odcinek, tą odsłonę Moszna TV, ktoś, kto ma własną firmę i jest w stanie zapewnić bezpieczne warunki pracy pracownikom, bardzo proszę to zrobić, ponieważ jeśli państwo dobrze wiecie, jeśli nie zapewniacie odzieży ochronnej pracownikom, ciąży na was odpowiedzialność karna, ponieważ narażacie życie i potencjalnie życie i zdrowie pracownika. A przepraszam najmocniej, ale pracownik przychodzi do pracy po to, żeby żyć, żeby zarobić na życie, żeby móc się wyżywić, żeby móc gdzie mieszkać, żeby móc iść ewentualnie do lekarza, kiedy jest taka potrzeba. A proszę wybaczyć, ale my nie idziemy do pracy po to, żeby zachorować bardziej, bądź doznać jakiegoś czerpku na zdrowiu. Każdy z nas ma marzenia, każdy z nas ma plany na życie. Nie tylko ja, każdy z nas bez wyjątku. Każdy chce mieć rodzinę, każdy chce mieć kogoś i każdy chce być zdrowy z tego powodu, żeby móc być obok tych ludzi, bardzo sobie bliskich, bardzo, bardzo długo. Tak więc musimy dbać o te nasze opakowanie, o ten nasz pojemnik, w którym nasza dusza spoczywa przez te parę dziesiąt albo parę set lat, w zależności kim jesteśmy, jak o siebie dbamy. Więc przemyślcie to, macie sporo czasu, a tak naprawdę już go nie macie, bo minęło ponad 2000 lat. Więc moi drodzy, czas na przemyślenia, czas na refleksję i pora wziąć się do roboty. Pozdrawiam, tyle na dziś w Moszna TV. Peace, dbajcie o siebie i jeśli wasz pracodawca nie zapewnia wam czegoś, to go po prostu bezczelnie upominajcie, bo macie do tego prawo. Pozdrawiam was serdecznie.